przypadku tych korzeni Manu Chao to było kilka aspektów, które mi się spodobały i którymi Manu Chao mnie ujął. Przede wszystkim te melodyjne piosenki. Lubię melodyjne piosenki z fajnymi refrenami. Od zawsze starałem się pisać takie piosenki z fajnymi refrenami. Jego filozofia grania, jego filozofia koncertowania. Może nie do końca tematyka, aż tak głęboko nie jestem zanurzony w te sprawy jak Manu Chao i ogólnie energia, która biła z niego. I zakochałem się w płycie Clandestino. Słuchaliśmy tego przez rok chyba na okrągło. To była ostatnia płyta, która chyba tak intensywnie była przeze mnie przerabiana. To się zbiegło akurat z momentem, kiedy zacząłem pisać trochę inne piosenki. Nie ukrywam, że również pod wpływem Manu Chao. Starałem się je maksymalnie uprościć, dojść do takiego sedna, które moim zdaniem Manuelowi udało się, do którego udało się dotrzeć. No i kiedy zobaczyłem jego pierwszy koncert w Polsce, w sali Mera w Warszawie, no to po prostu odjechałem zupełnie. I to był później, krótko potem wyszło DVD koncertowe, Radio Bęba, coś tam. I tam, wiesz, no, już wtedy były strachy i oglądaliśmy to. I to było jakimś takim dla mnie mocnym, motywacyjnym kopem. Natomiast wracając do innych inspiracji muzycznych, ja przez 10 lat pracowałem w radiu i miałem swoje autorskie audycje muzyczne. W związku z tym, no, siłą rzeczy kompletowałem jakoś zasoby muzyczne, kupowałem płyty. Później miałem prawie 10 lat przerwy, 8 lat przerwy i zaproponowano mi prowadzenie po raz kolejny autorskiej audycji. Tym razem na antenie Radia Roxy. Powiem nawet więcej, że jak miałem przerwę radiową, to słuchałem więcej muzyki niż wtedy, kiedy byłem redaktorem muzycznym. Jebałem redaktorem muzycznym. Bo... I w pewnym momencie rzeczywiście przyszła jakaś taka chwila, przyszedł taki moment, kiedy miałem tej muzyki tyle, że jakąś naturalną potrzebą była chęć podzielenia się z innymi tymi rzeczami, których się słucha. I ta propozycja przyszła w dobrym momencie. Także teraz jest na tyle fajnie, że mówię, jestem niczym nieskrępowany, mogę sobie puszczać takie rzeczy, na które mam ochotę i do tej pory jeszcze to robię i nie miałem żadnych sygnałów, że może grabasz wystopuj, a gdybyś tam, wiesz, jeszcze jakieś kawałki z naszej playlisty zahaczył. Wiesz, z jednej strony mogę zagrać piosenkę Mieczysława Foga albo Sławy Przybylskiej, z drugiej strony mogę zagrać Atari Teenage Riot na przykład, czy kawałek Frankie Teardrop z pierwszej płyty Suicide, który jest do zniesienia. Podejrzewam, że w każdym innym radiu, gdybym wypuścił ten utwór, moja kariera byłaby natychmiast skończona. I to jest fajne, bo to jest taka magia radia i wiesz, wokół tej audycji też skupiło się jakieś spore grono słuchaczy, które po prostu co tydzień się tam spotyka. I wiesz, gadamy sobie na fejsie i no, kula się to na tyle dobrze, że boję się, że to się za chwilę skończy, tak? No zobaczymy, wszystko co piękne się kończy, prawda? Wiesz, ile ja takich historii rozkręciłem, a doprowadziłem do jakiegoś tam, powiedzmy, punktu szczytowego i później to wszystko spadało? Tak jest w życiu. Tak jest z kobietami, z karierą, z przyjaźniami.